Siemano, Szajbajki. Powoli podsumowujemy sezon. Sezon testowy, nie sezon wyścigowy, bo w zasadzie sezon wyścigowy się nie kończy dla mnie w ogóle. Zwłaszcza, że miałem teraz sporo opóźnień i nie wystartowałem w wielu zawodach, w których planowałem w tym roku ze względu na nowe studio, nowe miejsce, mam nowe miejsce i mogę sobie tu na tym piasku robić co chcę. Wiem, cieszę się jak dziecko i niech tak zostanie i u was też, tego wam życzę. Dzisiaj Merida Skultura 500. Jest to podsumowanie długodystansowego testu tego roweru, który był u mnie długo, nie pamiętam dokładnie ile. Rozszyfrujmy. Merida, znana marka, marka, która produkuje we własnej fabryce taki rower dla siebie. Skultura, czyli w tłumaczeniu rzeźba, jest to tak zwana wspinaczkowa szosa, czyli ta szosa nie aero, tylko szosa, która ma być lekka, sztywna, po prostu szybka. No i 500, zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj mamy Skultura i tutaj mamy Skultura 500. Oczywiście 200, 300, 400, 500 to jest wysokość modelu, im wyższy numer, tym wyższy osprzęt, ale ponieważ trzycyfrowy 500, 500, oznacza to, że mamy aluminiową ramę. Gdyby było 5000, 5000, to mielibyśmy karbonową ramę, więc tutaj mamy aluramę, w pełni karbonowy widelec, jest to wersja dysk, więc ma hamulce tarczowe i osprzęt mieszanka. Mamy tarczówki Shimano Ultegra, mamy klamkomanetki, hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Ultegra. Mamy przednią i tylną przerzutkę Shimano Ultegra. I to by było na tyle z Shimano Ultegra. Z rzeczy, które jeszcze wskazywałyby tutaj na rower z wyższej już półki, będzie to karbonowa sztyca Merida Expert 27,2 średnica. Bardzo dobrze, to jest duża zaleta. Kiedy oprzecie się nawet łokciem o siodełko i pouginacie rower, to czuć, że to się wygina. Zawsze wam to powtarzam i dla nowych zawsze będę powtarzał. Nie 39, nie 31,6, tylko 27,2 wyraźnie daje nam odczucie, że jedziemy na bardziej komfortowym rowerze i nie trzeba tutaj tworzyć jakichś kosmicznych technologii, wstawek jakichś elastomerowych w ramię. To po prostu dobrze działa, plus szersze opony. Jest ok. No i mamy dwie rzeczy w tym rowerze, które mi się nie do końca podobają i sporo rzeczy, którymi się ten model broni. Zacznijmy od tego, co mi się w tym rowerze nie podoba. Nie podoba mi się cena, 7999. Kupicie ten rower na pewno taniej, to jest cena katalogowa. To cena dosyć wyraźnie wyższa od kilku konkurencyjnych marek i to nie mówię o takich markach niskobudżetowych, ale kilku konkurencyjnych marek, które nie oszukają nas na ramię, czyli nie zrobią gorszej ramy jakościowo, na odwalcie brzydko mówiąc, i włożą lepszy osprzęt, tylko także marki, które dbają o ramę i dadzą nam lepszy osprzęt. Dla przykładu, tutaj mamy wagę, ważony tak jak tutaj stoi z wymienionym siodełkiem na Prologo, nie jest ono lżejsze, bo to jest najcięższy model, Prologo Dimension. Moje ulubione siodełko, dlatego wymienione. Waży 9,3 kg. Merida podaje na swojej stronie 9,1. Zazwyczaj moja waga z wagą Meridy się zgadza, tu się nie zgadzamy o 200 gramów, czyli można parę łyków w bidonie dodać do wagi katalogowej. Natomiast można kupić no, pół kilograma lżejszy rower w tej cenie na rynku. Pół kilo można być lżejszym przy tej samej cenie i to jest dużo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo subiektywna. Ten rower nieszczególnie podoba mi się z wyglądu. Zwłaszcza jak zobaczycie modele 2020, malowanie. Naprawdę bardzo dużo pracy włożyła Merida w nową grafikę na 2020 rok. Tutaj mamy czerń i czerwień, co jest fajnym połączeniem i nie ma tu żadnych dodanych różowo-oliwkowo-zielono-żółtych elementów, tylko mamy bardzo, bardzo konsekwentnie czarne, czerwone i tu jeszcze napis Merida grafitowy plus pomiędzy tym czarnym a czerwonym po wewnętrznej stronie widelca grafitowe paski też z napisem jeszcze czarnym Merida, no i naklejki czerwono-czarne na kołach i no i tak to wygląda. Natomiast no wiecie, ja kiedy patrzę na żabę, to ja mogę się na nią gapić i gapić. Ja jak sobie umyję żabę czy żabę Nixa teraz już, to ta przyczajona rama, te takie fajne, proste kształty, ale fajne, ciekawe, z główką rozszerzaną, ale też tam z ciekawym kształtem, no bym się wywalił, bo siedzę sobie na czymś takim.
reklama. No. Podobnie Reacto to jest jeden z najpiękniejszych rowerów szosowych na świecie, natomiast ten jest taki nierzucający się w oczy. Dobra, i to już teraz zostawmy. Czym broni się ten rower? Ten rower broni się bardzo dobrym wykonaniem. Po pierwsze, nic się nie dzieje z supportem po nie wiem ilu kilometrach, ale około 1000 kilometrów na treningach. Około, to może być 1500. Nie będę wam mówił, że 2, bo nie jest to zmierzone, ponieważ ostatnio używam wielu różnych liczników i po prostu nie wrzucam tego na jedną platformę. Mamy tutaj support typu PressFit, który sprawia, że rama jest lżejsza, wkręcane, łatwiejsze, trochę cięższe, ale wszyscy przechodzą na PressFit i gdyby tu były pewnie wkręcane gwinty, to wielu recenzentów mówiłoby, że to już jest przeżytek i powinny być PressFity. Więc bardzo często producenci po prostu muszą nadganiać nad tym, co jest nowe i to wrzucać. Natomiast w tym wypadku mamy taką precyzję w wykonaniu mufy supportowej, że nic się tutaj nie dzieje, nic nie pstryka, nie strzela. Mamy hamulce tarczowe, więc mamy sztywne osie, które są sztywne. Po nachyleniu roweru podczas jazdy, wejściu w zakręt, nie słyszymy tarczy ocierającej o hamulec. Uwaga, waży 74 kg. Tester ważący 100 kg mógłby mówić co innego, to znaczy mógłby doprowadzić do tego, że coś takiego by się tu działo, więc uwaga, podaję do mojej wagi. Wykonanie ramy bardzo dobre, spawy eleganckie, lekko przygładzane, czy są lekko szlifowane. Tutaj mamy trudny spaw, a w zasadzie dwa spawy. Mamy ramę hydroformowaną, aluminiową, która nam udaje troszeczkę to takie ciągłe przejście włókien karbonowych w ramach karbonowych, a tutaj mamy alu. Ale właśnie powiem wam, że to wygięcie jakieś takie tutaj jest... no nie do czego trochę dla mnie. W każdym razie trudny do wykonania, dwa spawy, jeden, drugi. Wykonane ładnie. To, co jest naprawdę przemyślane, błagam, Merida, nie ładujcie się na siłę tylko dlatego, że inni to będą mieli w jakieś linki przewijane 87 tysięcy razy przez główkę ramy po to, żeby tu wychodziły i w ogóle nie wychodziły i już gdzieś tam się kryły. Tak jest dobrze, niczego tu już nie trzeba poprawiać. Pancerze są sztywne, to znaczy podczas operowania manetką, a więc przerzucania przełożeń, pancerz ani drgnie. Wielka zaleta. Zostawcie to tak, nie zmieniajcie tego, błagam was. W Reacto dobra, możecie sobie, bo musicie mieć, tak, aero, linki, wszystko, bo tak też każe, no niestety, tak naprawdę to klient tak wymaga, a potem narzeka, że mu coś niedobrze chodzi. Tu w tym rowerze wszystko jest elegancko, tak to zostawmy. Druga sprawa, koniec w takim ustawieniu z jakimikolwiek nalepkami. Zobaczcie, to jest tylko kurz na główkę ramy. Tutaj niczego nie trzeba naklejać, ponieważ tutaj mamy zero obcierania pancerzy o główkę ramy. Oznacza to, że nasza ładna główka ramy, na którą chcemy sobie popatrzeć, bo to jest taka główka naszego roweru, tutaj jest lekko taka brewka zaznaczona jak w karbonowych rowerach Meridy. Reacto ją ma, Mission CX ma piękną też brewkę. Teraz nowy E140, E160 też ma brewkę. Tu jest taka delikatna, no właśnie dla mnie trochę za delikatna. W każdym razie tutaj mamy czysto, nic się nie dzieje, bo linki o ramę nie ocierają. Teraz zobaczcie, a tutaj widzicie, tylko jest taki patent i to mi się zdarza, że właśnie ten pancerz jak tu zahaczy, no to wtedy mi tu linka dotyka. O, teraz nic się nie dzieje. Elegancko. To jest przemyślane i mam nadzieję, że to tak zostanie. Plus właśnie wspiera to przełożenia, bo każde wyginanie się pancerza oznacza bardziej gąbczaście działające biegi, przełożenia. Pamiętajmy, że im więcej ich jest z tyłu, tym bardziej każdy ruch pancerza sprawia, że mamy opóźnienie, niedokładność w przerzucaniu. Więc tu się Merida tym broni. I to jest, myślę, takie dosyć standardowe dla Meridy, bo Merida takie rzeczy naprawdę robi dobrze. Nie lubię bardzo nie mieć żadnych napisów na piastach, nie tylko dlatego, że lubię mieć napisy i logo, ale lubię wiedzieć, co mam. No tutaj mamy koła z naklejką, na której jest napisane, uwaga, 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 Merida, zaraz, chyba nawet Merida nie ma. Jest Expert, Disc i uwaga, SL, tak? A tutaj mamy
logo Meridy, a tu mamy producenta. Alex Rims produkuje dla bardzo wielu producentów. W każdym razie, marek. W każdym razie, najwyraźniej te piasty są też wykonane przez jakąś trzecią markę dla Meridy. Ale po tylu kilometrach zakręcenie koła oznacza długie czekanie, aż to koło się zatrzyma. I to jest bardzo dobre. Żadnego serwisowania roweru przez ten czas, jeździłem w różną pogodę, chociaż zazwyczaj było sucho. O, tak to ładnie wygląda. Teraz jeszcze raz wam zakręcę. I nie mam tutaj żadnego problemu. Z tyłu jest bardzo podobnie. Piasta nie reklamuje się sobie naszej nazwy. Piasta się nie reklamuje, natomiast kręci się, działa, jest szczelna. Absolutnie żaden piasek się do środka nie dostaje. To koło się będzie naprawdę długo kręcić. Kolejna rzecz to wykonanie tego newralgicznego punktu, czyli połączenie główki ramy z widelcem. Tu jest naprawdę minimalna szczelinka i tu się nie dostaje brud. Brawo, tak mają być wykonane rowery. O to nam w rowerach chodzi. Czyli zero serwisowania piast, zero serwisowania naszych łożysk sterowych. Tutaj absolutnie żadnego problemu nie miałem. A ciekawe, że ona się ustawi wentylem w górę. Czyli coś gdzieś tu musi być cięższego. No i z takich rzeczy, które jeszcze w tym rowerze zauważyłem, to czego nie zauważyłem, czyli nie słychać, żeby linki się obijały o ramę gdzieś tam w środku. O! Teraz gdzieś tam słychać to. O! Natomiast można jeździć na drogach gorszej nawierzchni i to działa bardzo fajnie. Oryginalne siodełko mi bardzo nie przypadło do gustu. Uwielbiam Prologo Dimension, będę wam bardzo często o tym mówił i mówię wam o tym często. To jest testowe siodełko, try and buy, możecie przetestować, a potem dopiero kupić. Nie oznacza to, że każdemu ono podejdzie, bo ostatnio na giełdzie Shybike ktoś sprzedawał to siodełko, pisząc, że nie jest dla niego wygodne, więc no to nie jest koniecznie tak, że dla każdego jest wygodne, ale jest krótsze, ma obniżony dziób, ma duży kanał tutaj w środku, duże wycięcie i szerokie podparcie, czyli siedzimy na tym siodełku, nie zapadamy się tu tkankami miękkimi. Ja to lubię, no ale to akurat nie jest część tego roweru. Jeżeli chodzi o przełożenia, no mamy kompaktową kasetę z przodu, bardzo standardowy setup tak zwany, a tył mamy 30. Czyli kompakt oznacza 34 na 50, 50 zębów, 34 zęby i tutaj mamy 11-30 i to w terenie pagórkowatym, nawet mocno pagórkowatym, w zupełności wystarcza. Na pewno nie zakładałbym 52-36, 50-34 to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Jeżeli chodzi o opony, mamy tutaj Maxxis Dolomites 25. Na środku mają one całkowitego slika, czyli tutaj są łyse, a po bokach, jak zaczynacie, no nie rantem, ale tutaj bokiem lekko krawędzią łapać przy rondach zielonogórskich słynnych, czy gdzieś na zakrętach. Fajnie to dosyć pomaga, dobre koła. Nigdy nie złapałem na tej oponie kapcia. Maxxis Dolomites jest naprawdę niezła, 25C, ale mamy miejsce na znacznie więcej, zarówno z tyłu, i to sprawdziłem, że także przerzutka wam nie będzie przeszkadzała do założenia 28C na przykład. Z przodu wygląda to podobnie. Mamy szeroki widelec, jest on także szeroki tutaj, gdzie ma być szeroki dla opony. I wygląda to nieźle. Czyli wykonanie ramy, zaprojektowanie przebiegu linek, poprowadzenia ich tutaj w rurze głównej jest bardzo dobre, z tego jestem zadowolony. Dobre jakościowo wszystkie łożyska. Żadnych wpadek typu tu jakaś szpara, do której by się dostawało błoto. To jest ok. Natomiast rower nie jest jakiś szczególnie ekscytujący. Anglicy powiedzieli, czy tam Amerykanie, że nie jest za bardzo sexy. Przynajmniej ja tak uważam. Napiszcie, co wy sądzicie o tym rowerze. No i ciekaw jestem, za ile możecie coś takiego wyhaczyć na wyprzedażach jesiennych już teraz. Na pewno jest to rower godny uwagi. Jest to po prostu dobry rower działający. Aha, jeszcze jedna rzecz. Dźwignię do osi przelotowej z przodu mamy po prawej stronie,
a dźwignię do osi przelotowej z tyłu mamy po lewej stronie. Chyba bym wolał mieć obie po tej samej stronie. No ale nie mam potrzeby szybko zmieniania obu kół, więc chyba to problemu nie stanowi. Natomiast no, nie wiem dlaczego tak jest, bo to, że tutaj mamy gwint, a tutaj mamy dźwignię, myślę, że hamulca tarczowego w jakiś sposób szczególnie nie usztywnia. Tak mi się wydaje, tym bardziej, że właśnie tutaj z tyłu jest dokładnie odwrotnie. To jak zawsze, o, to sobie wesoło lata, tego nie słychać na dziurach, ale to jest beznadziejnej jakości. O, i to pytacie mnie, Szaju, dlaczego nie ściągnąłeś z żabeniksa tego czegoś? Ja specjalnie nie ściągam, bo jak mi to się rozleci po 10 km, to chcę wam i Meridzie o tym powiedzieć. Jak mówię o takich rzeczach Meridzie, to Merida takich rzeczy słucha i to mi się też podoba, że biorą pod uwagę jakiś tam feedback tak zwany od testerów. Merida Skultura 500, napęd 2x11, stosunkowo wysoka cena, no i ogólnie dobra jakość montażu i części, które są do tego w tym rowerze zmontowane. Napiszcie, co myślicie. Heja, do zobaczenia.